Daria Studzińska, zobaczmy najważniejsze informacje minionego tygodnia. Zdarzenie na terenie zakładu produkcyjnego w Płocku. Orlen wspiera rozwój szkolnictwa zawodowego. Czwarty kongres energetyczny. 25 września w godzinach popołudniowych doszło do nieszczelności na kolektorze pary wysokociśnieniowej. W wyniku tego zdarzenia wyłączyły się wszystkie kotły naszej zakładowej elektrociepłowni. To oznacza brak produkcji pary, która jest jednym z podstawowych mediów, jeżeli chodzi o zakład produkcyjny, instalacje zarówno rafineryjne, jak i petrochemiczne. Bez pary nie ma możliwości pracy tych jednostek, w związku z tym musieliśmy wszystkie instalacje praktycznie wyłączyć z ruchu. Na ruchu pozostało na minimalnych obciążeniach 2 DRW plus 2 reformingi, reszta wytwórnia wodoru została odstawiona, również po części petrochemicznej wszystkie instalacje zostały zatrzymane. W miarę sprawnie koledzy zidentyfikowali źródło tej nieszczelności, została ona wyizolowana, rozpoczęto przywracanie kotłów na elektrociepłowni do ruchu celem wyprodukowania pary, co oczywiście umożliwia nam podjęcie dalszych działań, jeżeli chodzi o pozostałe instalacje produkcyjne. W tej chwili zakład jest w trakcie podnoszenia. Cała operacja powinna zakończyć się do końca tego tygodnia, czyli ostatnia instalacja hydrocracking na pełnym obciążeniu w piątek. Tak zakładamy na chwilę obecną. Cały czas monitorowaliśmy środowisko. Zarówno nasze służby wewnętrzne, jak i służby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Nie było żadnych przekroczeń, jeżeli chodzi o emisję. No oczywiście czarny dym, masywny zrzut na pochodniach był widoczny, on mógł oczywiście budzić niepokój, ale cały czas sytuacja była w pełni pod kontrolą. Nasze służby pracowały i robiły wszystko, żeby nie doszło do zagrożenia dla zdrowia mieszkańców Płocka, pracowników. PKN Orlen wraz z Mazowieckim Kuratorium Oświaty podpisały deklarację o współpracy. Jest to odpowiedź na potrzebę rozwoju szkolnictwa zawodowego. Jednym z jej głównych celów jest budowanie zaplecza kadrowego w Płocku ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb biznesowych i specyfiki spółek z grupy Orlen. Okazją do zawarcia porozumienia była konferencja pod tytułem Współpraca z pracodawcami przyszłością szkolnictwa branżowego, której organizatorem był PKN Orlen. Dzisiejsze wydarzenie rzeczywiście ma znaczenie niezwykle istotne i symboliczne. Symboliczne dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę polityka, którą kreujemy, polityka kadrowa, w dużej mierze kładzie duży nacisk na współpracę ze szkolnictwem branżowym, szkolnictwem zawodowym. Wierzę w to, że deklaracja o współpracy, która dzisiaj została zawarta z Mazowieckim Kuratorium Oświaty, zintensyfikuje te działania, dokonają się tego typu zmiany, które pozwolą nam na przeciwdziałanie luce kompetencyjnej i pozwolą nam na zapewnienie czy zbudowanie zaplecza kadrowego, które będzie z kolei przydatne do dalszego rozwoju i do realizacji planów strategicznych Grupy Orlen. Deklaracja współpracy to podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju nauki i przedsiębiorczości, ale także wsparcie lokalnego rynku pracy. Ilość mieszkańców niestety spada w mieście Płocku. Brakuje nam fachowców i to również jest inicjatywa nasza w stosunku do kuratorium, że potrzebujemy tych fachowców na rynku pracy po to, żeby zapewnić im na rynku pracy miejsca. Jesteśmy w stanie zachęcić tych młodych ludzi do tego, żeby nie wyjeżdżali z Płocka, po to, żeby pozostać tutaj, tu się rozwijać, tu pracować, tu szukać perspektyw swojego rozwoju i ewentualnie innych działań, które mogą sobie ukierunkowywać również w płaszczyźnie społecznej. Ważnym punktem konferencji była debata z udziałem ekspertów reprezentujących głos szkolnictwa zawodowego oraz przedsiębiorców. Podczas wymiany zdań i opinii wskazywane były korzyści wynikające ze współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi. Dla nas współpraca ze szkołami i przygotowanie dla nas bardzo merytorycznej kadry młodych ludzi jest na pierwszym miejscu. Osoby, które uczą się praktycznego zawodu, pozwalają nam na to, aby spokojnie patrzeć w przyszłość w odniesieniu do funkcjonowania Orlen Serwisu. Dyskusja na temat przyszłości szkolnictwa zawodowego, jego rozwoju oraz współpracy z pracodawcami nie została wyczerpana podczas konferencji. Uczestnicy zgodnie potwierdzali, że jest to temat do kolejnych spotkań, rozmów i rozważań. Czy można już mówić, że polska energetyka nabiera nowego oblicza? Czy elektromobilność to faktycznie szansa i przyszłość dla polskiej gospodarki? O tych i innych tematach dyskutowali uczestnicy kongresu, który zorganizował Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych.
To już czwarte obrady kongresu, podczas którego wybitni eksperci, naukowcy oraz przedstawiciele firm branży energetycznej, paliwowej i ciepłowniczej przymierzyli się do wypracowania propozycji rozwiązań i koncepcji sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi rynków paliwowo-energetycznych w Polsce. Kongres zainaugurował Zbigniew Leszczyński, członek zarządu do spraw rozwoju PKN Orlen, a w dyskusjach wzięli udział przedstawiciele obszaru energetyki. To nie pierwszy raz, kiedy jestem na konferencji DISE. Rzeczywiście są to bardzo ciekawe konferencje, bardzo ciekawe panele, szczególnie ten, w którym miałem przyjemność dzisiaj brać udział. Bardzo ciekawe tematy były poruszane i bardzo dobre odpowiedzi przez panelistów. Temat był na tyle szeroki, polityka energetyczna, że oczywiście trudno by było to wszystko przedyskutować w tym jednym panelu. Natomiast z takiego podsumowania wszystkich osób, które uczestniczyły w panelu, można powiedzieć, iż przesłaniem było to, że przy tworzeniu polityki energetycznej tak naprawdę powinni uczestniczyć zarówno specjaliści energetycy, jak i ludzie, którzy dopiero wkraczają w energetykę, ci, którzy tworzą tą niezależną energetykę, prosumenci, ci, którzy w przyszłości prawdopodobnie, startując od tej strony tego mikrorynku, mikroekonomii, będą tworzyli tak naprawdę bardzo duże zasoby wytwórcze. Kongres energetyczny jest cyklicznym przedsięwzięciem organizowanym przez Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych od 2015 roku. Koncentruje się na problematyce bezpieczeństwa energetycznego, efektywności, rozwoju rynków energii i gazu. W tym roku o zagadnieniach tych dyskutowano w gronie najważniejszych osób w państwie oraz szefów kluczowych spółek z branży energetycznej. I pozostajemy przy elektromobilności, która właśnie wkracza na stację Orlen. Koncern rozszerza program budowy punktów ładowania samochodów elektrycznych. Do końca 2019 roku przybędzie około 50 takich punktów. W Płocku, w pobliżu siedziby PKN Orlen, już działa pierwsza ładowarka. Stacja ładowania w Płocku o mocy 50 kW jest przeznaczona zarówno dla pojazdów elektrycznych, jak i hybrydowych i daje możliwość jednoczesnego ładowania czterech pojazdów. Moc dla każdego ze stanowisk jest dynamicznie przedzielana przez sterownik stacji w trakcie ładowania pojazdów, dzięki czemu możliwe jest znaczne skrócenie jego czasu. Konstrukcja modułowa urządzenia pozwala na ewentualną rozbudowę stacji ładowania aż do 150 kW w ramach tej samej obudowy. Sam proces ładowania jest bardzo prosty, nawet śmiem twierdzić, że intuicyjny. Samo załadowanie samochodu, rozpoczęcie ładowania i uruchomienie trwa kilka sekund. Ładowanie samochodu w zależności od pojemności baterii i potrzeb, ile się chce kilometrów naładować, baterie trwa od 20 do 30 minut. Z ładowarki zainstalowanej w Płocku można obecnie korzystać nieodpłatnie. W ramach realizowanego projektu do 2019 roku kierowcy samochodów elektrycznych będą mieli możliwość przejechania całej Polski głównymi szlakami komunikacyjnymi, ładując swoje pojazdy na stacjach Orlen. Wolontariusze z zakładu PTA we Włocławku po raz kolejny pokazali, że można na nich liczyć. Tym razem zaangażowali się w budowę ogrodu sensorycznego, czyli ogrodu zmysłów, który będzie jedną z form terapii dla osób niepełnosprawnych. Budowa ogrodu zmysłów to nowa forma pomocy, w jaką zaangażowali się wolontariusze. Skorzystają z niej podopieczni jednej z placówek na terenie Włocławka. Jesteśmy w tym roku w zespole szkół numer 3 we Włocławku. To jest szkoła przeznaczona tylko i wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością, zarówno umysłową, jak i fizyczną. W szkole tej jest ponad 400 osób, czyli beneficjentów. I terapia, którą tutaj mocno się stosuje i forsuje, nazywa się hortiterapia. Z definicji jest to leczenie ogrodem, kontaktem z roślinami. W ramach akcji wolontariusze przekopali, odchwaścili i wysprzątali z kamieni teren prawie 1000 m2. Następnie całość została wyrównana i obsiana trawą. Mimo że prace związane z budową ogrodu sensorycznego wymagały dużego zaangażowania, to wolontariuszy nie trzeba było namawiać do przyłączenia się do akcji. W zakładzie kwasu draftolowego jest mnóstwo ludzi pozytywnie nastawionych na wszelaką pomoc dla dzieci. I nie tylko, także nie było wcale trudno w jakiś sposób przekonać moich kolegów do tego, żebyśmy dzisiaj się tutaj spotkali i zrobili coś fajnego dla dzieci z tej tutaj właśnie placówki. Wolontariusze byli bardzo zadowoleni z możliwości pomocy i już zapowiedzieli, że odwiedzą ogród, kiedy efekt ich pracy oraz nasadzeń wykonanych przez samych podopiecznych placówki będzie już widoczny. Tydzień temu mówiliśmy o dniach BHP. Powracamy do tematu, żeby pokazać, w jaki sposób hasło Świecąc przykładem, dbam też o innych promowała wśród swoich pracowników spółka Anvil.
W ramach prowadzonych działań pracownicy wzięli udział w szkoleniach z pierwszej pomocy oraz diagnostyce medycznej, w ramach której można było wykonać bezpłatnie badanie na obecność przeciwciał przeciw boreliozie lub komputerowo zbadać wzrok. Pracownicy mieli również możliwość skorzystania ze znakowania swoich rowerów, czyli naniesienia dodatkowego numeru seryjnego na ramę oraz wprowadzenia informacji o właścicielu do bazy danych. Na każdy oznakowany rower została przyklejona specjalna naklejka z informacją o dokonaniu oznakowania roweru. Takie działanie jest pomocne w sytuacji kradzieży roweru, a następnie jego odzyskania. Podczas Dni Bezpieczeństwa rozwiązane zostały również konkursy i wręczone pracownikom nagrody. Największe wrażenie wywarło na uczestnikach i obserwatorach szkolenie z zakresu zachowań podczas zagrożeń o charakterze terrorystycznym. Emocje budziła zarówno grupa antyterrorystyczna, jak i pozostali aktorzy symulacji, a zwłaszcza uprowadzeni przez zamaskowanych terrorystów pracownicy Anwilu. W naszym dzisiejszym programie to już wszystko. Dziękuję bardzo i zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.